Adidas Ice Dive. To jest zapach cytrusowo świeżo syntetyczny, znowu tak jak zgodnie z tym co piszę. Ma on dużo cytrusów i świeżo korzenny i aromatyczny jest. Niektórzy piszą, że coś tam z Bleu de Chanel. Niektórzy mówią, że jakieś wspomnienia z dzieciństwa. No, można dużo recenzji poczytać. Niektórzy mówią, że to bardzo dobry zapach na lato i długo pozostaje na skórze. Zaraz się przekonamy. Potem jak będę robił zestawienie ze wszystkimi Adidasami naraz, to na pewno wspomnę o tym, jak się długo trzymało. Dobra, nuty głowy to na pewno mięta, grejpfrut, lawenda, yuzu, bergamotka, figi, mandarynka, anysz i cytrusowe. Oprócz anyżu akurat. Nuty serca to geranium, może będzie lekko słodkawy, nawiązywał do sawarza, ale no nie, no nie zależy. Nut drzewo sandałowe też paczula. A nuty bazy to pieprz, ambra, piżmo, wanilia, fasola, tonka. Więc w sumie wzięli do kupy wszystkie podstawowe nuty bazy, jakie są znane, oprócz pieprzu akurat, bo on jest jako z reguły nuta serca. Tak czy siak, trochę wymieszali kilka pomysłów na raz. Zobaczymy, jak to się sprawdza. Dobra, gdzie jest korek? Będę psikał tu, bo tu mam psikniętego Get Ready. Tu mam Victory Edition. I typowe są te zapachy, więc no, dobra. Łapie ostrość? Czy mnie złapał ostrości? Czyżbym ustalił? O, dobra, jest. Rzeczywiście czuć grejpfruty, lawendę i kiwi. Geranium trochę, ale nie nawiązuje w ogóle do sawarza. Nawiązuje do czegoś świeżego, typowego raczej. No i cytrynę czuć, mimo że tu cytryny w sumie w składzie nie ma. Może to yuzu. Nigdy nie wąchałem osobno yuzu, więc nie wiem jak pachnie. Może to jest faktycznie lekko cytryną podjeżdża, bo tak wygląda na obrazkach. Tak czy siak, to jak będę robił zestawienie, to będzie wszystko widać. Dzięki za uwagę.